A, pójdę za ciosem. Pójdę za ciosem i nagram drugi filmik z cyklu Na luzie. To drugi filmik będzie nagrany w otoczeniu drzew. Znajduję się w tej chwili na terenie Lasku Oporowskiego. Bardzo blisko Rukliwej ulicy. Za chwilę trochę słychać samochody, ale za chwilę już będziemy sami. Będą drzewa, będą ptaki. Będzie kruk. No, to jest lasek, w którym ja przed laty miałem taki swój epizod w swoim życiu, że jakoś z 10 lat temu, powiedzmy, że z 10 lat temu biegałem. Parę miesięcy biegałem regularnie, 3 razy w tygodniu. Pamiętam, że skończyłem biegać w zimie, kiedy to przez 2 tygodnie biegałem przy minus 20 stopniach, bo była taka zima. Możliwe, że przesadam, minus 15, wiem, że było. Ponieważ już organizm był wytrenowany, przyzwyczajony przez 4 miesiące, powiedzmy, do biegania. Ale minus 15 czy nawet minus 20, kojarzy mi się, że raczej to było minus 20, choć ciężko mi w to uwierzyć, że ja przy takiej temperaturze przebiegłem no, 10 km. To był, pamiętam, ostatni trening i potem stwierdziłem, że dobra, spoko, bo pamiętam, że ten ostatni trening był nie tyle męczący, jeśli chodzi o oddech przy bardzo niskiej temperaturze, ale o to, że o wiele ciężej się biegało w śniegu łydki. Dla łydek było to o wiele większe obciążenie. A to taki off-top ukazujący przestrzeń. Przestrzeń i powiązanie mnie, mojej przyszłości z tą przestrzenią i dlatego, dlaczego tutaj się znalazłem, tłumaczę. Aż już wytłumaczyłem, to przechodzimy dalej. Teraz wziąłem urlop z pracy. Pracy mnie nie będzie 2 tygodnie. Przejdziemy tutaj sobie taką ścieżynką. Pracy nie będzie mnie 2 tygodnie. W poniedziałek pakuję manatki i w poniedziałek wieczorem i we wtorek ruszam autostopem do ośrodka medytacyjnego. Jadę na pełnych 5 dni. Okres roboczy w ośrodku Dhamma Pallava w Dziadowicach. Będę tam medytował od 3 do powiedzmy 5 godzin dziennie i wykonywał proste prace. Nie będę miał kontakt telefoniczny, SMS-owy preferuję w takich sytuacjach. Jak jeżdżę na kursy, na odosobnienia, to mam przez 10 dni wyłączony telefon, ale tutaj będę mieć telefon, ale rozmawiać nie, ja tam będę się wyciszał. Będę ładował akumulatory. I tak samo jak w filmiku majowy trening autostopowy w zeszłym roku, jadę tam autostopem, prawdopodobnie nawet tą samą trasę obiorę, tą samą trasę, żeby sprawdzić, czy może szybciej, czy wolniej w tym roku to pójdzie. Łączę przyjemne z pożytecznym. Też łączę przyjemny z pożytecznym. Ale fajnie. To jeden projekt, że tak powiem, podróżniczy. Moja dziewczyna nie lubi, jak używam sformułowania projekt, ponieważ jest to takie sformułowanie, którego się używa w dzisiejszych czasach do wszystkiego. Dobrze. Nie używam słowa projekt. Tylko to był mój pierwszy opis mojego pierwszego wyjazdu. A jak wrócę, wrócę w kolejny poniedziałek, będę we Wrocławiu. No i tak powiedzmy od środy albo od czwartku. W czwartek co zrobię? Pojadę sobie wieczorem ze spakowanym plecakiem, prowiantem.
na północ Wrocławia. Tam będę sobie gdzieś nad rzeką nocować pod namiotem. Rano obudzę się, spakuję manatki i przejdę wzdłuż Odry cały Wrocław na południe. Tam też będę nocować pod namiotem. Potem się obudzę rano, spakuję i przejdę wzdłuż Odry do punktu startowego. Tam prześpię się i wrócę autobusem do domu. Już 3 noce spędzone na dziko w okolicach Wrocławia i motyw jest taki, żeby zrobić coś niecodziennego. Moim zdaniem, jeśli chodzi o nie tylko moje zdanie, ale moje zdanie na moje życie. Bo takie rady typu jak przeżyć życie, ja mogę je dawać, natomiast w tym przypadku to jest jakby nie każdy musi porywać się na takie wyzwania, można zupełnie inne rzeczy robić. Panuje dowolność w decydowaniu o własnym losie. Ja uważam, że to jest coś, co mnie rajcuje, żeby robić tego rodzaju rzeczy. Takie trochę szalone, ale tak naprawdę, czy ja wiem, czy szalone. Dla niektórych się wydają szalone. Dla was, jak to oglądacie i będziecie oglądać relacje z tej mojej wyprawy przejścia Wrocławia wzdłuż Odry. To jest chyba fajne, bo to oglądacie, jesteście tutaj na kanale. Także polecam. Chcę właśnie w taki sposób przeżywać moje życie. Ciekawi mnie, czy ktoś przeszedł wzdłuż Odry w ten sam sposób, co ja planuję. Jeśli tak, to niech się odezwie w komentarzu, bo chciałbym go poznać. Nie wiem, skąd ja mam takie pomysły. Dobra, wiem. Tak mi się powiedziało, że nie wiem. Ale długi proces myślowy był. Od jednej myśli do drugiej. Myślałem sobie, czy naprawdę trzeba... Może inaczej. Często ludzie mówią, a po co jeździć na zagranicę, daleko, na drugi kontynent. Przecież można bliżej i też jest fajnie. Ktoś może powiedzieć, po co jeździć w ogóle poza kraj. Przecież w Polsce jest tyle pięknych miejsc, ja się zgadzam, bo ja właśnie bardziej zwiedzam świat, głównie Europę. Mam dobrze pozwiedzaną, w wielu miejscach byłem. A w Polsce też w wielu miejscach byłem, ale no, jest bardzo dużo ludzi, którzy zwiedzili Polskę lepiej niż ja, dokładniej. Zamierzam się poprawić, no ale niedobrze można powiedzieć, po co wyjeżdżać bardzo, bardzo daleko. Przecież można uprawiać turystykę we Wrocławiu. I to będzie pierwszy filmik z cyklu jak uprawiać turystykę w swoim mieście. Po co jechać u góry? Po co jechać nad morze? Przecież tutaj jest tyle wszystkiego. To jest Wrocław. Ach, niesłychanie mnie rajcuje ta myśl o tym moim przejściu wzdłuż Odry. Jeszcze się nie zdecydowałem, czy ja będę z pełnym prowiantem na te 3 noce i 2 pełne dni. Chyba tak. Nie będę kupował, nie będę skręcał do galerii handlowych wodę. To będzie trzeba kupować albo prosić ludzi o napełnienie. O, to by było zabawne, tak jak w Norwegii. No bo na taki czas to przydałby mi się trochę wodu. Fajnie, śledźcie kanał,
nie, będzie jedyna turystyka wrocławska, będą kolejne. Hej. Dobra, stwierdziłem, że jeszcze muszę dograć jakiś materiał, bo niesłychanie szybko ten filmik, te dwa tematy omówiłem. 6 minut to zdecydowanie za małe. Forma na luzie, a to jest drugi odcinek z tego cyklu, zakłada około 15-minutowe formuły. Także rozwinę wątek, który tu najpierw rozwinąć. Turysta we własnym mieście. To już wiele miesięcy temu wymyśliłem sobie taki tytuł na cykl filmików, który będę podróżował po swoim mieście. Niezrealizowany jeszcze plan, ale tutaj już się zbliża i to będzie wielkie otwarcie, no bo tam podjechać autobusem i pozwiedzać, poopowiadać o jakichś rzeczach w Wrocławiu, takich, które każdy zna, każdy wrocławianin czy osoba, która była w tym mieście lub czytała parę stron przewodnika, no to też fajne, bo ja oczywiście to na swój sposób opowiem o tym, ale ten plan, który chcę zrealizować teraz, no to jest taka pytalna i o tym przewodnikach. Pies się zainteresował. O tym przewodnikach nie usłyszycie, nie przeczytacie. Takich tradycyjnych. A to będzie mój przewodnik taki. Co zobaczyć we Wrocławiu? Jak przejść wzdłuż Odry? Patrzyłem sobie na Google Maps dokładnie, jak ta trasa wygląda i dokładnie to jest około, tak na oko, bo nie można sobie wytyczyć na mapach google'owych trasy wzdłuż rzeki, automatycznie nie można. Tak wyliczyłem, że w jedną stronę to jest około 22 km. Jeżeli będę miał plecak, powiedzmy, no nie wiem ile, kilkanaście, może mniej, może minimalistycznie podejdę. Jak minimalistycznie podejdę, no bo tu przecież to 3 noce, no to nie potrzebuję nie wiadomo czego, tak jak na podróż miesięczną, 3-miesięczną czy 5-miesięczną. O, tu sobie pójdę może, bo już ten pies poszedł i pani, która zakazywała oglądania moich nagrywek. Ci też mogą śledzić wydarzenia na kanale Pomarańczowy Kruk. Tylko proszę nie szczekać. Plany rozpisane na dzień, co ja zrobię. Ja się to jakoś tak rozlazło. Później wstałem, później medytację zrobiłem. Wszystko później, a wcześniej przyszedł Igor, syn sąsiada, 10-latek, który chce zostać youtuberem i mówię mu różne rzeczy. Stworzyliśmy dla niego nowe konto na YouTubie. Jak zamieści jakieś filmiki, to oczywiście polecę. Ciekawie, ja startowałem z YouTubem późno. Teraz wszystko jest wcześniej. Dobrze. Czy dobrze? W wieku 3 lat, może za wcześnie, ale tutaj chłopak ma talent. Oceniam, że ma talent. Będzie inny sektor
raczej filmów niż mój. Chociaż kto wie, może w przyszłości też zacznie podróżować autostopem i chodzi wzdłuż Odry we Wrocławiu. No, plan był taki, że mam zrobić to. Oczywiście jeszcze plany traktuję takie, że sobie wypisuję. Czasem sobie wypisuję 2-3 duże zadania na jakiś dzień taki wolny, że tak powiem. A czasem sobie wypisuję po prostu listę rzeczy, która w najbliższych dniach powinna być wykonana. I czy ja jednego dnia zrobię tych rzeczy, czy mniej, to nie ma mniejszego, większego znaczenia. No i tak jest dzisiaj. Ale w zasadzie plan był taki, myślałem, że może inaczej to się potoczy, ale na luzie wszystko się potoczyło i nagrywam tutaj ten filmik, a nie planowałem. Na luzie, wszystko na luzie. Ta seria mi się podoba. Na luzaku wszystko. Przecież moim zdaniem jestem fanem sformułowania na luzie, ale nigdy do mnie nie przemawiało takie coś, że takie myślenie ludzi, które funkcjonuje w niektórych w głowach, że o, jak ja bym wygrał w totka, to ja bym na Hawajach leżał i nic nie robił do końca życia. Kurczę, droga wolna, natomiast nie uważam, żeby takie coś było czymś, co daje takie super szczęście. Trzeba się rozwijać, trochę oczyszczać w medytacji, trochę realizować swoje rzeczy, które się chce zrealizować, które zainspirują ludzi do czegoś. I to wszystko na luzie, bez jakiegoś super, super stresu. Ale takie leżanie przez całe życie, jak ktoś lubi. Tylko się śmiem twierdzić, że po 30 latach plecy by bolały, głowa by bolała. Ile można leżeć? Można się przejść, nagrać filmik na luzie, serii na luzie. Nigdy nie byłem, nigdy nie chodziłem tą ścieżką, muszę przyznać. To jest ścieżka poboczna od wału głównego. Dobra, pójdę w jedno miejsce, zaraz zobaczycie jakie. Zapowiedź cyklu turysta we własnym mieście. Lubię to miejsce, świetna panorama Wrocławia stąd jest. Jak jeżdżę sobie na rowerku, to czasem podjeżdżam właśnie tędy. Nie wiem jak teraz, ale widoki, panoramy wrocławskie. To był odcinek stworzony na luzie. Odcinek numer 2.